zapraszam Was na nowy film na kanale Unbuffalo, czyli kolejny odcinek z serii K-popowe newsy, w którym dowiecie się, co się wydarzyło w K-popie w ubiegłym miesiącu, czyli w maju. Ostatnio na kanale pojawił się odcinek podsumowujący dość długi okres w K-popie, ponieważ miałyśmy sporo zaległości, ale jak widać wracamy do Was z podsumowaniami na początku miesiąca, więc trzymajcie za nas kciuki, by filmy pojawiały się regularnie, ale widziałam wiele komentarzy pod poprzednim odcinkiem, że baliście się, że to już koniec kanału, że żaden nowy film się nie pojawi, ale nie. Wracamy do Was jak bumerang i pamiętajcie, by sprawdzać kanał na bieżąco, ponieważ algorytm lubi płatać figle i patrząc po Waszych komentarzach jestem w stanie stwierdzić, że newsy, K-popowe newsy wybił Wam na główną, a poprzednich filmów, które publikowałyśmy, a było ich całkiem sporo, na przykład Mierzymy czy różne unboxingi, tych filmów z jakiegoś powodu YouTube Wam nie podpowiedział, nie pokazał, więc nawet nie wiecie, że takie filmy się u nas pojawiły. Więc nie zapomnijcie sprawdzać kanału na bieżąco, ponieważ patrząc po tym wszystkim jestem pewna, że macie jednak trochę zaległości. A skoro już mam prawo głosu, to zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału, możecie kliknąć tego tatę w prawym dolnym rogu ekranu lub po prostu przycisk zasubskrybuj poniżej, oczywiście z dzwoneczkiem, by nie przegapić żadnego filmu, który zamierzamy dodać. I nieśmiało również zachęcam Was do dołączenia do naszego grona wspierających poprzez kliknięcie przycisku wesprzyj tam na dole. I zdradzę Wam, że planujemy kolejny wylot do Korei, ponieważ już można tam lecieć, więc planujemy nawet dwa wyloty do Korei, co postanowiliśmy w sumie dziś rano. Więc jeżeli ktoś z Was może pomóc nam w zorganizowaniu tego wszystkiego, co planujemy, a będzie bardzo dużo vlogów, unboxingów, różnych atrakcji, jak wiemy, wszystko jest teraz trzykrotnie droższe, to tak naprawdę każde nawet 5 zł od Was się przyda, my będziemy bardzo wdzięczne za pomoc. I tak jak wspominałam na początku poprzedniego odcinka, mam dla Was krótkie kalendarium. Zacznijmy od 11 czerwca, ponieważ jest to bardzo ważna data i zapraszamy wszystkich do Warszawy, do Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury przy ulicy Elekcyjnej 17 na godzinę 15:30, ponieważ właśnie o tej godzinie rozpocznie się polska edycja K-pop Cover Dance Festival. Cały event jest podzielony na dwie części. Pierwsza od 16 do 17:30 nosi tytuł We Heart K-Pop, jest prowadzona przez nas i mamy dla Was mnóstwo atrakcji, będzie mnóstwo konkursów, będą nagrody, będzie zgadywanie piosenek, będzie zgadywanie teledysków, chociażby po screenach, będą milionerzy w wersji K-popowej, random playdance, więc będzie tego mnóstwo. Oczywiście wszystkie linki damy Wam tam na dole, w opisie, mamy nadzieję, że wpadniecie do nas, będziecie się z nami bawić, ale kolejna część tego festiwalu zaczyna się o 17:30, czyli ten główny punkt programu, czyli K-Pop Cover Dance Festival, gdzie będziecie mieli okazję obserwować, oglądać 15 rywalizujących ze sobą grup coverowych, które będą walczyć o reprezentowanie Polski w tym końcowym etapie K-Pop Cover Dance Festival w Seulu, w Korei Południowej, który odbędzie się już na jesieni. I jeżeli jesteście spragnieni zabawy do samego rana przy najlepszych K-popowych hitach i macie ukończony 16 rok życia, to zapraszamy Was tego samego dnia, czyli 11 czerwca na godzinę 22 do klubu Wood w Warszawie, gdzie odbywa się organizowana przez nas impreza K-popowa. Zdradzę Wam sekret, że wszystkie osoby, które zakupią bilet online, będą miały okazję wziąć udział w losowaniu, a do zgarnięcia jest nowy album TXT. Także zapraszamy Was serdecznie, ponieważ 11 czerwca to jest dzień, w którym będzie się działo mnóstwo rzeczy, będzie mnóstwo atrakcji, ale przejdźmy do kolejnej części kalendarium. Już 17 czerwca My Wave zaprasza Was do klubu Opera w Warszawie na K-Pop Wave, czyli imprezę K-popową, jednak tutaj wstęp jest od 18 roku życia. Dzień później, czyli 18 czerwca, my we współpracy z My Wave organizujemy kolejną imprezę z serii K-Pop Fever, tym razem w Krakowie, w klubie Choice, więc serdecznie zapraszamy, a tydzień później, 24 czerwca widzimy się w Gdańsku, w klubie Bunkier, dzień później, 25 czerwca w Katowicach, w klubie Hach. Za to 2 lipca zapraszamy Was na Wasze ulubione K-pop fever do klubu XOXO w Warszawie, gdzie jak zawsze będzie dla Was otwarta również sala z karaoke. Linki do wszystkich wydarzeń znajdziecie w opisie, także w przypiętym komentarzu, jeżeli śledzicie nasze social media, to jesteście na bieżąco, jeżeli nie, to musicie nas koniecznie wszędzie zaobserwować, a teraz przejdźmy do minionego miesiąca i przekonajmy się, co się wydarzyło w K-popie. Zacznijmy od czegoś słodkiego, ponieważ NCT Dream oraz Pinkfong, czyli twórca piosenki Baby Shark, którą prawdopodobnie wszyscy znamy, po
połączyli siłę, by stworzyć nową piosenkę Baby T-Rex. Dodam jeszcze, że Pink Fong napisał w opisie w dość zabawny sposób, że istnieje jeszcze dinozaur, który przetrwał, który nie wyginął dzięki swojej słodkości, czyli NC T-Rex. Ale dajcie mi znać, jak wam się podoba ta wersja. Wiecie na pewno, że w K-popie jest mnóstwo idoli, którzy się ze sobą przyjaźnią. Na przykład Kai z Taminem, czy Jimin z Seungwoonem. Takich idoli jest mnóstwo, ale być może niektórzy z was nie wiedzą, że Jennie z Blackpink przyjaźni się z Woodsem, jako że trenowali razem w YG, zanim Woods zadebiutował w Unique. I tak się składa, że Woods ostatnio miał comeback z albumem Colorful Trauma, który ja serdecznie polecam, w ogóle całą twórczość Woodsa polecamy obie razem z Ann, ponieważ jest on niesamowity, ma ogromny talent. Ale ostatnio Jennie opublikowała na swoim Instastory właśnie jedną z piosenek z nowego albumu Woodsa i pogratulowała mu comebacku, co ja uważam za mega urocze. Holland opublikował ostatnio na swoim Twitterze dwa selfie z raną na nosie. Jak się okazało, ostatnio spacerował sobie po Itaewon razem ze swoim menadżerem, kiedy nagle podszedł do niego obcy mężczyzna, uderzył go dwa razy w twarz i obraził ze względu na jego orientację seksualną. Holland napisał, że sprawa oczywiście została zgłoszona na policję, jednak ma nadzieję, że w naszym świecie będzie więcej miłości i nadziei zamiast tego, co mamy teraz, czyli po prostu przemoc i nienawiść. WM Entertainment poinformowało, że sześć członkiń Oh My Girl przedłużyło swoje kontrakty z wytwórnią. Teraz grupa będzie się promować w sześcioosobowym składzie, ponieważ jedna z członkiń, Jiho, nie podpisała kontraktu i opuściła agencję. Skoro już mowa o kontraktach z wytwórnią, to Starship Entertainment zdradziło, ujawniło, na czym stoi sprawa z kontraktami Monsta X, ponieważ kontrakty Kihyona, Seongnu i Hyungwona zostały póki co przedłużone, a rozmowy z Minhyokiem, Juhonem i IM-em nadal trwają. Mam dla was również info o dwóch członkach grupy New East. Otóż Ren podpisał kontrakt z wytwórnią Vivis, natomiast JR z Evermore Music Entertainment. Pytanie do was, czy lubicie programy survivalowe? My bardzo lubimy programy survivalowe i kolejny z nich, czyli The Origin, A, B or What, dobiegł końca i wytwórnia IST Entertainment, która powstała w wyniku fuzji Cracker Entertainment oraz Play M, ogłosiła nazwę nowej grupy, która zadebiutuje właśnie w wyniku tego programu. Zespół będzie nosił nazwę ABO, co jest skrótem od At the Beginning of Originality, i dajcie mi znać, kto czeka na ich debiut. Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem i IST Entertainment ogłosiło w piątek, że debiutująca grupa ABO zmieni nazwę na ATBO i decyzja ta została podjęta, gdy międzynarodowi fani zauważyli, że termin ABO może zostać źle odebrany i jest bardzo obraźliwy w Australii. W ostatnim odcinku poinformowałam was o tym, że Cube Entertainment już potwierdziło, że kontrakt wytwórni z Sujin z Idol został unieważniony i tak szybko jak pojawiła się ta informacja, tak szybko w sieci pojawiły się plotki o tym, że Sujin podpisała kontrakt z nową wytwórnią, mianowicie z Big Planet Made. Jednak Big Planet Made zabrało głos w tej sprawie, powiedzieli, że te plotki są bezpodstawne, bo nigdy nawet nie spotkali się z Sujin. Uwaga, sięgam po ściągę, ponieważ zawsze w newsach mam taki moment, kiedy ja nie mogę powiedzieć jakiegoś newsa po prostu tak od siebie, tylko ciągle mi się coś myli, więc sięgam po ściągę i to jest właśnie ten moment. Ponieważ magazyn Time określił aespa jednymi z 10 liderów nowej generacji 2022 roku, w artykule zwrócono uwagę na globalny sukces dziewczyn z tak niewielką dyskografią, bo pamiętajmy, że ich pierwszy mini album Savage znalazł się na 20 miejscu listy Billboard 200, a teledysk do Black Mamba osiągnął ilość 100 milionów wyświetleń w miesiąc, 21 dni i 11 godzin i pobił rekord i stał się najszybszym debiutem K-popowym, któremu udało się w tak szybkim tempie zdobyć tyle wyświetleń. Czy wy wiedzieliście, że w Daegu istnieje 33-metrowy mural z Vs BTS? Jeżeli nie wiedzieliście, to właśnie się dowiedzieliście. A jeżeli planujecie wylot do Korei Południowej, to koniecznie wpiszcie sobie ten mural na listę atrakcji. My na pewno to zrobimy, na pewno wam pokażemy ten mural na vlogach. Ale mam też nowe newsy odnośnie tego murala. Ponieważ ten 33-metrowy mural już niedługo zamieni się w 58-metrowy mural zgodnie z rozporządzeniem Urzędu Miasta Daegu, ponieważ w ten sposób ma promować Hallyu. A jak wiemy, Korea jest dumna
nas, K-popu, i próbuje zwiększyć świadomość turystów na temat tego fenomenu. I jak wiemy też, co jest w sumie dość oczywiste, taki mural ściągnie do tego mnóstwo turystów. 17 maja SM Entertainment potwierdziło, że Girls' Generation powrócą w pełnym składzie na swoją 15. rocznicę debiutu z nowym albumem, więc ja się nie mogę doczekać, ponieważ SNSD... Mam dość spory sentyment do tej grupy, ponieważ jest to jedna z grup, które wprowadzały mnie w K-pop te 11 lat temu, kiedy zaczynałam. TNX, czyli nowa męska grupa SPNation, ogłosili w końcu swoją nazwę fandomu, więc jeżeli wśród was są jacyś fani TNX, to teraz możecie się nazywać THX, za dużo literek, THX, czyli Together with TNX, czyli razem z TNX. Są tutaj ones, na pewno są tutaj ones, ponieważ czytam wszystkie wasze komentarze, odpowiadam na większość waszych komentarzy, ja doskonale wiem, że na tym kanale jest bardzo dużo ones. Więc z pewnością ucieszy was wiadomość o tym, że Nayeon szykuje się do solowego debiutu i artystka wyda swój pierwszy mini-album Im Nayeon już 24 czerwca o godzinie 13 czasu koreańskiego. Debiut debiutem, ale mam również złą wiadomość, która tak naprawdę jest tylko formalnością i chyba wszyscy się tego spodziewali, a Cube Entertainment potwierdziło rozpad grupy CLC po 7 latach kariery. I nie tylko CLC miało swój rozpad w zeszłym miesiącu, ponieważ również grupa Lunar Solar ogłosiła swój disband po niecałych 2 latach kariery. Debiuty debiutami, disbandy disbandami, ale mam również ogłoszenie o nowych członkach, ponieważ do grupy Black Swan dołączą dwie nowe artystki, Sria z Indii oraz Gabi z Brazylii. Ostatnio wspominam o sytuacji z Kingaram z zespołu Le Sserafim i nadal podtrzymuję, że jest potrzebny osobny film na ten temat, ponieważ tych newsów, tego wszystkiego, co się wydarzyło, jest tak dużo, że w jednym filmie, w takim skrawku newsów, jak na przykład ten odcinek, nie da się tego zaprzeć. Szczególnie, że ostatnio Hype opublikowało bardzo długie oświadczenie w tej sprawie. Odniosło się do wszystkiego, do czego mogli się tylko odnieść, więc jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie przeczytać, zanim wam o tym powiem, to podlinkuję wam to oświadczenie tam na dole w opisie. Filmu oczywiście możecie się spodziewać, a ja nadmienię tylko, że Garam jest obecnie na hiatusie, ma przerwę w aktywnościach, ale Sserafim będą się promować w 5-osobowym składzie. I wydaje mi się, że nikogo nie zaskoczy ponowne nawiązanie do sprawy z Singmim, która ciągnie się już od kilku lat, ponieważ Sąd Najwyższy ogłosił wyrok ostateczny w tej sprawie. Singmi został skazany na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. I na sam koniec, serio, na sam koniec tego odcinka chyba zostawiłam sobie największą perełkę zeszłego miesiąca, czyli plotki na temat rzekomego związku V's BTS z Jennie z Blackpink. I nie wiem jak wy, ale jak ja zobaczyłam tego newsa, to pomyślałam sobie tylko, co sprawiło, co absurdalnego tym razem sprawiło, że ta plotka w ogóle powstała. Szczególnie, że Jennie jeszcze niedawno była kojarzona ze związku z G-Dragonem, który nawet nie został potwierdzony. Gdzieś po drodze było, że się rozstali i ja nie wiem w ogóle, co się dzieje. I bardzo szybko doczekałam się odpowiedzi na moje pytanie, ponieważ to było tak, że w internecie pojawiło się zdjęcie dwóch osób wyglądających jak Jennie i jak V w samochodzie na wyspie Jeju, więc jak internauci zobaczyli to zdjęcie, to od razu pomyśleli, że to są oni, więc zaczęły się plotki. Agencja Jennie, czyli YG Entertainment, zabrała głos w tej sprawie, jednak to, co powiedziało YG, w żadnym stopniu mnie nie zdziwiło, ponieważ jest to typowa odpowiedź YG na jakiekolwiek plotki tego typu. Otóż YG stwierdziło, że nie mają nic do powiedzenia na ten temat, ale dadzą nam znać, jeżeli będzie inaczej. I mam tutaj, serio, mam ochotę tutaj, montażysta, mam ochotę tutaj wkleić tą emotkę z odwróconym uśmiechem, bo pasuje idealnie. Oczywiście, dobrze, doskonale wiemy, że ludzie różnie reagują na to, więc jedni uznali, że to jest w ogóle absurdalne, to nie ma miejsca, drudzy mówili, że to jest Photoshop, jeszcze inni mówili, że to jest w ogóle scena z Intesub, J-Hope'a i V, tylko że zamiast J-Hope'a jest tam wklejona Jennie. I ci, co uwierzyli w tę plotkę, zaczęli dawać dowody, bazując na ich fryzurach, outfitach, na markach okularów przeciwsłonecznych. A do tego jeszcze doszedł ten, pamiętacie ten moment, kiedy V przypadkiem zaobserwował Jennie na Instagramie i nagle wszystko zaczęło mieć sens. A jeszcze inni uznali, że ta plotka powstała tylko i wyłącznie dlatego, żeby przykryć
skandal z Kim Garam z Le Sserafim. Potem zrobiło się jeszcze ciekawiej, ponieważ ludzie uznali, że osobą, która jest na zdjęciu, nie jest V, tylko jest osoba wyglądająca jak V, mianowicie jeden z koreańskich modeli, Tech, który ostatnio nawet był na Jeju i publikował swoje zdjęcia na Jeju, więc wszystko tutaj znowu zaczęło mieć sens. Zaczął on otrzymywać mnóstwo wiadomości, mnóstwo komentarzy na temat tego, że spotyka się z Jennie z Blackpink, jednak w końcu się odezwał i powiedział, że nie, to nie jest on na tych zdjęciach i on nie ma z tym nic wspólnego, więc żeby ludzie przestali mu wysyłać mnóstwo wiadomości. Oczywiście, jak to w K-popie bywa, sytuacja zaczęła się robić coraz bardziej absurdalna, ponieważ ludzie zaczęli znajdować coraz więcej dowodów, jak na przykład to, że kiedyś V miał identyczne kolczyki jak Jennie i to oczywiście świadczy o tym, że są w związku, a ja przypominam po raz kolejny na tym kanale, że wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, więc jesteśmy w jednym wielkim związku. Ale koniecznie dajcie mi znać, co wy uważacie na ten temat, czy ta plotka jest prawdziwa, czy może jesteście w tej grupie, która od razu ją skreśliła, uznała, że to absurdalne, czy może jednak należycie do tej grupy, która uznaje, że ta plotka powstała tylko i wyłącznie po to, by ukryć skandal z Kim Garam. Komentarze są wasze. Ale to już koniec na dziś. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli ze mną, dotrwali ze mną do tego momentu w odcinku. Przypominam wam o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji kanału. Nieśmiało przypominam również o możliwości zostania naszym wspierającym lub patronem, by pomóc nam zorganizować kolejny wylot do Korei i oczywiście mnóstwo filmów dla was. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku.